Jesteśmy teraz na próbie chóru 75. Liceum imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie. Nasz chór od chórów akademickich i innych chórów profesjonalnych różni się tym, że jesteśmy uczniami liceum, zwykłymi uczniami liceum. I to cel, który osiągamy, jest zależny od nas wszystkich. I biorąc pod uwagę, że jednak jesteśmy szkołą, więc zawsze jest pierwsza klasa, druga, trzecia i teraz czwarta, zawsze są osoby, które są zupełnie zielone w tym i zawsze są osoby, które mają już wieloletnie, w cudzysłowie, doświadczenie w tym temacie. Ponoć dawniej w każdej szkole, może w co drugiej szkole, był chór. Dariusz Zimnicki, dyrygent. Ja myślę, że dzieci, młodzież, czy w ogóle społeczeństwo dążyło do uprawiania muzyki w sposób czynny, niebierny, dlatego że biernej muzyki było niewiele. Nie aż tyle, co teraz. W tym momencie, kiedy możemy być bierni, otaczamy się muzyką, ta muzyka dociera do nas, w sposób pasywny jej słuchamy. Nie implikuje to takiej chęci, żeby samemu śpiewać chociażby. Albo śpiewać zespołowo, co jest jeszcze na pewno piękniejsze, bardziej wzniosłe i po prostu fajniejsze. No, żeby się rozwijać. W ogóle rozwijać się i to w taki sposób, nie poprzez wkuwanie piosenek, tekstów do tych piosenek, tylko wzbogacanie się o dodatkową umiejętność. Tak bym chciał to nazwać. To jest potrzebne, zawsze było potrzebne i na pewno będzie potrzebne. No niestety trzeba powiedzieć, że nie każdemu to jest dane, dlatego że śpiewanie w chórze, w ogóle śpiewanie jest tylko dla tych, co mają słuch muzyczny. Ale takich osób jest dużo. Kontakt ze sztuką, z malarstwem, z rzeźbą, nawet w takim pierwszym stadium otwierać się na tworzenie czegokolwiek, jakiegoś piękna, jakiegoś rodzaju piękna, jest czymś wspaniałym, że niekoniecznie trzeba śpiewać, można też inaczej kontaktować się z tymi sztukami pięknymi. No ale ja akurat jestem bliższy muzyki, dlatego lubię mówić o chórach, dużo mówię o chóralistyce. Zależałoby mi na tym, żeby wskrzeszać, pokazywać ludziom, jak to jest dobre. Młodzieży pokazywać, jak to jest dobre. Sam mam dzieci i obserwuję, że te dzieci chcą śpiewać. Mój syn jest w 5. klasie i w życiu nie powiedział czegoś takiego, że tato, śpiewanie to jest obciach. Nie, nie. Ja obserwuję, jak to dziecko dostaje dodatkowej energii, kiedy śpiewa. Przyszedł ze szkoły, kiedy się pochwalił się, że wiesz, tato, dzisiaj mieliśmy chór w szkole, śpiewaliśmy piosenki patriotyczne. Wspaniale. Da, dwa, trzy. Da, na, da, na. Nazywam się Liliana Bach, jestem dyrygentem chóru 75. Liceum imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie. Jestem bardzo związana ze swoim nazwiskiem, nie ukrywam. Nie przez nazwisko robiłam karierę, można by powiedzieć. Zostałam przy swoim, nie przyjęłam nazwiska męża. Może nie dlatego, że jest muzyczny, tylko po prostu byłam z nim związana. Natomiast chciałabym w to wierzyć, tak, że moje korzenie gdzieś tam pochodzą od tego Bacha. Mój pradziadek pochodził z Austrii, więc być może, że to już bliżej. Chór 75. Liceum imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie powstał w 1992 roku. Pierwszym dyrygentem była pani Krystyna Betlej, następnie pałeczkę przejęła pani Izabela Tomaszewska. Ja sprawuję funkcję dyrygenta chóru od 2016 roku. Chór był kontynuacją tradycji muzycznych Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli oraz Kolegium Nauczycielskiego, które później przekształciło się w 75. Liceum. Można powiedzieć, że tak naprawdę od początku te tradycje muzyczne w naszym liceum są ciągle żywe.
Jak dostałam propozycję pracy w tym liceum, nie byłam przygotowana na to, że będę pracowała w ogóle kiedykolwiek w szkole publicznej, w liceum ogólnokształcącym. Raczej wiązałam swoją przyszłość z chórami amatorskimi od początku, tak, bo już na studiach z takimi pracowałam. Natomiast nie wiedziałam, że trafię do szkoły jako no, taki pełnoprawny nauczyciel. Oczywiście moje przerażenie było z tytułu pracy z młodzieżą. Jak ja sobie poradzę, czy oni będą mnie słuchać? Oczywiście tyle się słyszy o tej młodzieży. Oczywiście wszystkie moje obawy były bezpodstawne. Pracuję z naprawdę fantastyczną, wrażliwą młodzieżą. Jak tak słyszę, że bo ta młodzież dzisiejsza to taka okropna, ja się z tym nie zgadzam, ja ich bronię, oni są fantastyczni, wrażliwi. Nie mogło mnie w życiu nic spotkać fajniejszego, uważam. Zajęcia trwają 45 minut, no bo tyle trwa lekcja. Oczywiście do moich obowiązków jako nauczyciela należy sprawdzenie listy obecności, wpisanie tematu. No a później no to tak jak standardowa próba, czyli rozśpiewanie i pracujemy nad obowiązującym repertuarem. Repertuar zależy od okoliczności. Tak naprawdę naszym obowiązkiem jest oprawa wszystkich uroczystości szkolnych. To nam nie wystarcza. Zdarza się, że jesteśmy proszeni o występy na terenie Warszawy. Też zdarzyło się, że chór miał samodzielny koncert gdzieś poza Warszawą. Jeździmy na konkursy, na festiwale i nad takim repertuarem konkursowym również pracujemy. To jest wyżej. Raz, dwa, trzy. Zamiast imponować światu, śpiewaj, śpiewaj w chórze. Zamiast gwiazdą być dramatu, śpiewaj, śpiewaj w chórze. Bardzo kocham muzykę. Musiałam poszukać szkoły. Miałam też znajomych, którzy są starsi ode mnie o rok i poszli wcześniej. I tak mi jedna dziewczyna wspomniała coś o Sobieskim właśnie i stwierdziłam, że być może to jest to. Złożyłam dokumenty odpowiednie i jakoś się udało trafić właśnie do tej klasy. Z biegiem czasu naprawdę to była bardzo dobra decyzja. Na pewno było dla mnie to czymś zupełnie nowym, ponieważ wcześniej śpiewałam bardziej w zespołach, ale nie było takiego podziału na głosy, nie mieliśmy żadnych nut. Mieliśmy wcześniej tylko testy, teksty piosenek. A tutaj zupełnie jest, to jest zupełnie różnorodność, jest więcej ludzi przede wszystkim, jest, każdy ma swoje odpowiednie zadanie, które musimy realizować. Też musimy działać przede wszystkim wspólnie, musimy być jednością, nikt nie może się wybijać. I żeby być jednolitym, ale jednak żeby te zadanie mimo wykonać dobrze, mimo tak dużej liczby osób, jaką stanowimy jako chór. Przede wszystkim praca zespołowa. Wspólne wykonywanie muzyki, która jest moją pasją, ale też widać, że każdego z osobna również. To, że nawet w trudnych momentach każdy siebie wspiera i podnosi gdzieś tam na duchu. To, że nie ma jakiegoś takiego podziału między nami. Mimo, że czasem zdarzają się różne sytuacje. Niekiedy coś nam wychodzi lepiej, niekiedy naprawdę jest ciężko. To jednak wszyscy staramy się wspierać i dążyć do zrealizowania tych działań. I to jest na efekcie finalnym to widać. Mimo to, nawet kiedy są takie momenty, że śpiewam jakiś utwór i nieważne ile prób mija, ile czasu nad tym spędzamy, to wydaje się to niemożliwe, ale zawsze jest bardzo zadowalający efekt końcowy, który czasami nawet mógłby rywalizować z takimi chórami profesjonalnymi. Może niekoniecznie tak technicznie ze strony tego, że jesteśmy jednak nieletni, nie każdy przeszedł mutację, nie każdy ma do końca głos wyrobiony, ale tak artystycznie spełniamy się na takim samym poziomie. Chór przy liceum imienia Sobieskiego. Wiem, że te dzieci śpiewają w różnych językach, co daje dodatkową szansę na rozwój. Wiem, że mają kontakt z innymi chórami, nie tylko z Polski. Wiem, że rywalizują w pokojowy sposób, oczywiście na konkursach krajowych. Mają duże sukcesy. To też jest element rozwoju tych dzieciaków, powiedzmy. I brawo pani dyrygent, która ciągle ma zapał, chce to robić, wyszukuje aktywności. Często wyjeżdża z tą młodzieżą na konkursy, na dodatkowe koncerty, oczywiście zabierając ze sobą dodatkowych wychowawców, no to wszystko jest potężnie trudna logistyka. Trzeba mieć też chociażby finanse na autokar, na obiady dać tych dzieci, grupę pozbierać,
Brawo za taką robotę. Dzieci potrzebują bodźców pozytywnych właśnie, pochwał, oklasków, pierwszego miejsca, złotego dyplomu. Trzeba im to dać. Przygoda z chórem zaczęła się w podstawówce. Wtedy też zaczęłam śpiewać w chórze. Był to chór szkolny. Oczywiście wiek wszystkich chórzystów był bardzo zróżnicowany. Były to osoby od klasy czwartej do klasy ósmej, więc nie zawsze dało się wszystko wykonać, no bo jest to szkoła podstawowa. Tutaj jest o wiele łatwiej. W podstawówce jest tak, że nie każde dziecko jest w stanie wszystko przyjąć, nauczyć się dobrze, ale jak to wiemy, w każdej grupie są osoby lepsze, słabsze w tym, co robią, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby każdy był zaangażowany. Tutaj jest o wiele łatwiej i myślę, że w konkursach nie najważniejsze jest to, żeby coś wygrać, żeby osiągnąć. Oczywiście pomaga to w dalszym rozwoju, jest to duża motywacja, ale przede wszystkim chodzi tutaj o takie doświadczenie, o zdobywanie doświadczeń, które pomagają nam przezwyciężyć strach, przezwyciężyć stres i pomóc po prostu sobie przede wszystkim. Tutaj w liceum bardzo podoba mi się to, że nie każdy tutaj miał wcześniej doświadczenie w śpiewaniu w chórze, ogólnie w śpiewaniu, w takiej muzyce klasycznej. Nie każdy się orientuje, ale każdy robi to, co kocha. I na swój sposób każdy inaczej interpretuje to, co czuje, to, co robi. I to jest piękne, bo tutaj nie jest tak, że każdy pracuje na siebie. Tutaj nawet jeśli każdy umie partię, każdy umie to, co ma zaśpiewać, to nie jest wszystko. Trzeba umieć współpracować. Nie da się, żeby każdy śpiewał, co chce. Musimy wszyscy po prostu zjednoczyć się, razem wspólnymi siłami dojść do celu. No przede wszystkim na samym początku no to był to stres, że gdzieś tam się potkniemy, że gdzieś to nie będzie razem, te głosy nie będą razem współgrały dobrze. Ale gdy już się wyszło na środek i zaczęło już się śpiewać, to tak naprawdę wszystko, wszystkie emocje, cały stres po prostu zeszły jakby z całego mojego ciała i jedyne co zostało, to po prostu jest radość z tego właśnie, gdzie się znajduje. Najczęściej jest tak, że jeśli mamy jakiś nowy utwór do nauczenia się, to dostajemy nuty, zawsze śpiewamy z nut. Do niektórych utworów pani nagrywa nam partię. Więc ja w domu mogę, śledząc nuty, słuchać jednocześnie nagrania pani i uczyć się w ten sposób. Jest to na pewno dobra opcja dla osób, które nie miały wcześniej styczności z muzyką, z taką, ze śpiewaniem z nut. Na pewno łatwiej jest, przynajmniej dla mnie, mieć przed sobą nuty, nawet jeśli no, nie potrafiłabym sama z siebie zaśpiewać prosto z partytury, ale łatwiej jest mi po prostu śledzić wysokości nawet, bo no, łatwiej jest się nie pogubić. Ja się cieszę, że właśnie poszłam do szkoły o takim profilu, bo w zasadzie moja pasja i to, co mnie pasjonuje, jest zawarte w lekcjach szkolnych, więc chodząc do szkoły mogę robić to, co lubię i bardzo mnie to cieszy, że mimo wszystko może jednak nie dostałam się do szkół, do których chciałam pójść, ale trafiłam do miejsca, w którym się czuję dobrze i robię to, co kocham. Chór jest tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo, jak mówi nasza pani profesor bardzo często i uczy to takiej odpowiedzialności zbiorowej za taką piękną całość, która jest tylko możliwa, jeśli ta całość poświęci 100%, to nawet 110% siebie i swoich umiejętności. Bardzo staramy się jako szkoła, też my jako uczniowie, ale oczywiście pani profesor, pracować nad tym, żeby wszystkie osoby mogły zrealizować siebie w 100% w takim zakresie talentu czy uzdolnień, jaki mają po prostu. Sing for joy,
Moim zadaniem jest uwrażliwić młodzież. Ja ich uczę empatii, uczę ich obowiązkowości, takiej odpowiedzialności za działanie grupy. I tak myślę sobie, że z punktu widzenia mnie jako dyrygenta, to jest dosyć niewdzięczna rola, w takim sensie, że ja mam ich tylko na fragment ich życia tak naprawdę. To jest 3 lata, z czego tego śpiewania może jest 3 i oni idą dalej. Wydawałoby się, że to taka praca no, bezsensowna, tak? Przecież oni są tutaj tylko na chwilę. Niemniej dla mnie największą nagrodą jest to, jak ja później słyszę, że moi absolwenci gdzieś poszli i dalej śpiewają. Czasami idą na studia muzyczne, czasami zupełnie wybierają inne kierunki. Natomiast jak oni idą w świat i słyszę, że właśnie śpiewają w jakimś chórze akademickim, jakimś chórze parafialnym, to jest dla mnie największy sukces. Tak, że ja nie zgasiłam ich pasji, ja wręcz ją wznieciłam i oni dalej mają chęć na działalność w chórze. Czy każdy może należeć do chóru? Nie, no warunkiem niezbędnym jest jednak słuch muzyczny. To jest absolutnie, im lepszy, tym lepiej. Więc kiedy w liceum, gdzie poszedłem do jednego z lepszych warszawskich liceów, miałem okazję, aby zapisać się właśnie do chóru, który tam się już stworzył i zaczynał prężnie działać. Bartłomiej Banaszak, chórzysta. Z wielką chęcią miałem ochotę kontynuować mój rozwój muzyczny, mimo że tak jakby nigdy wcześniej nie zajmowałem się stricte śpiewaniem. Nigdy nikt mnie nie uczył śpiewu, nikt jakoś nie próbował we mnie tego zaszczepić. W sumie od pierwszych zajęć może nie, że pokochałem, ale zdecydowanie sprawiło mi to olbrzymią frajdę. Jakby praca w grupie, praca właśnie nad jakimiś bardzo interesującymi utworami, interesującymi aranżacjami, poznawanie jakichś takich nowych możliwości, nowych aranżacji. No było to naprawdę coś bardzo, bardzo fascynującego. Poza tym oczywiście poznałem wielu wspaniałych ludzi, wiele wspaniałej muzyki. No niestety moją przygodę licealną ze śpiewaniem przerwała pandemia, kiedy to no, zajęcia siłą rzeczy nie za bardzo mogły się odbywać. Kiedy skończyłem moją edukację w szkole średniej i poszedłem na studia i zauważyłem, że jest szansa dostać się do chóru akademickiego, z wielką chęcią to zrobiłem. Tak jakby złapałem pewnego rodzaju bakcyla w liceum i trochę się to mnie przytrzymało. No i kiedy już zacząłem śpiewać w chórze akademickim, jednym z chórów Politechniki Warszawskiej, zauważyłem duży przeskok, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, jeżeli chodzi o poziom techniczny, jeżeli chodzi o trudność utworów, jeżeli chodzi o złożoność utworów, jeżeli chodzi o ilość pracy potrzebną do osiągnięcia efektów. No i także do tego, że efekty są dużo lepsze. I to co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No ale również praca jest nieporównywalnie większa. I też widać efekty, no bo jednak jako chór akademicki, jako Tibi Domine, chór kameralny Tibi Domine, jeździmy po Polsce i wygrywamy konkursy, więc zdecydowanie to widać. Pracy jest więcej, satysfakcji też jest więcej. Przede wszystkim to rozwija ich pewność siebie. Potrafią się otworzyć, potrafią wyjść na scenę i zaśpiewać. Nabierają też kompetencji społecznych. To jest bardzo ważne, szczególnie w tych czasach popandemicznych, kiedy my się w trakcie pandemii przekonaliśmy, że każdy może być zamknięty w domu i każdy jest tutaj sam, nie musi wchodzić w jakieś interakcje. No, te czasy na szczęście są za nami i staramy się to teraz odbudować. I to działanie społeczne jest naprawdę bardzo ważne. To nabieranie kompetencji społecznych przyda się później w pracy. My o tym nie myślimy może już na tym etapie. Oni na pewno w tych kategoriach nie myślą. Natomiast ja mam tego świadomość. Prowadzenie chóru młodzieżowego daje mi ogromną radość, bo widzę właśnie ten potencjał tych ludzi. Dostrzegam to, że tak naprawdę przez swoją działalność rozwijam ich osobiście, tak? Rozwijam ich wrażliwość, rozwijam ich kompetencje społeczne. No, kształtujemy też pewne, w chórze kształtujemy pewne postawy obywatelskie tak samo. I to jest chyba największa wartość, że później oni pójdą z tym w świat.
Ja rozpatruję to w tych kategoriach przed pandemią i po pandemii. Przed pandemią faktycznie to było kilka chórów licealnych, teraz widzę, że tworzy ich się więcej i myślę, że ten potencjał wśród młodych ludzi, on musi być wykorzystywany. Musimy inwestować w młodych ludzi i bardzo mnie to cieszy, że oprócz naszego chóru i kilku innych, które funkcjonowały w Warszawie, jest ich po prostu coraz więcej. Mamy ze sobą czasy pandemii. I będę bardzo niedobry, jeżeli powiem, że pandemia nas czegoś nauczyła i ona się przydała. Nie, nie mogę tego powiedzieć. Natomiast pandemia unaoczniła nam, co to jest być razem. Kiedy nie mieliśmy zgody na spotykanie się z przyjaciółmi, a już w ogóle nie było mowy, żeby się spotkać w większym gronie, ludzie zaczęli za tym tęsknić. I sobie pomyśleliśmy, ho, ho, no czy oby nie jest to fajne zaśpiewać w chórze. Kiedy to się staje nie codziennością, tylko staje się luksusem już, bo możemy to robić, albo nie możemy robić właśnie, to zaczęliśmy to doceniać. I myślę, to nas nauczyło, jak to jest wspaniałe i że naprawdę my jesteśmy jednostką, która chce się zrzeszać. Nie jesteśmy indywidualistami, na pewno nie wszyscy. I potrzebujemy kontaktu społecznego. I czegoś takiego uczy chór. Bardzo trudne do policzenia, dlatego że jest mnóstwo chórów doraźnych. Ciężko mi to nazwać zespołem. Więc stąd te statystyki są trudne do osiągnięcia. Ale myślę, że no, możemy mówić zaledwie o jakichś 30 chórach szkolnych w Warszawie, gdzie jak wiadomo, no, zbliżamy się do 300, jeśli chodzi o szkoły. Licząc chóry warszawskie w szkołach, no gdzieś tam zbliżamy się do 10%. Są zespoły, które powstają, upadają, inne powstają, ale liczmy, że 10% szkół ma jakieś tam chóry. Więc jeżeli przyjmiemy, że co 10. szkoła w Polsce ma chór, no aby to poszło dalej. Naprawdę, aby to poszło dalej, dlatego że nigdy za wiele, to jest naprawdę za mało. Nie wiem, jak bardzo możemy spoglądać we wzorce zachodnie. Popatrzmy w tak zwane kraje rozwinięte. Chociaż nie wszystko tam jest idealne, ale w co prężniejsze szkoły tam, dlatego że poznałem wielu dyrygentów, którzy pracują na przykład w Stanach Zjednoczonych, w szkołach, opowiadali mi o warunkach pracy. Każda prestiżowa szkoła chce mieć chór. Muzyka karmi duszę i absolutnie się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że my ludzie mamy, tak jak mamy różne oczekiwania kulinarne, tak samo mamy różny poziom wrażliwości wobec sztuki. Musimy się z tym pogodzić. Jeden będzie potrzebował tej sztuki więcej, inny mniej. Ja jestem dyrygentem, ale jestem też animatorem kultury, jestem też pedagogiem. Czuję taką odpowiedzialność za to, czym karmię ze swojej dziedziny właśnie młodzież, z którą pracuję. Mam tego świadomość, że to ja kształtuję ich poczucie estetyki, no i wychowuję ich kulturalnie, no i staram się to robić jak najlepiej tylko potrafię.